Mamy który? 10:40, 3 maja 2022 rok, wtorek. O, i proszę, kto przyszedł na grilla? Majeczka, jako jedyny kot przyszedł na grilla. Maja, kicia. Pan Zygmunt ci da zaraz kiełbaskę całą. No. Da albo nie da. No inne koty. O, tu bocianówka nie przyszła, a ta przyszła. Się nie boi. No. To jest narzędzie pracy. Aż kiełbaskę mamy. No, myślałem, że pan mi chce siekierą dziabnąć z tyłu. Wie pan, to mordercy to tak działają z tyłu, nienacka. Najlepiej kontrolują od tyłu. No. A pan ze wsi, pan świnie bił, to kurde, co tam dla pana? Romne człowieka. No. Ale słuchajcie, powiem wam, w zakładach mięsnych jest taki facet, który jak świnie porażą, ona leży drętwa, to on wbija nóż. No, tutaj w gardło. Nie, ten nóż rurkowy i krew ściągają. I ten facet, który wbija ten nóż, oni co jakiś czas zmieniają, bo później facet ma taki odruch, że wiesz, że człowieka dźgnąć, jak gdzieś tam jakaś kłótnia, to automatycznie jakoś robi to. Bez problemu. No. No jakby atakowali z przodu, to by doszło do bijatyki, nie? Jakby chowali. Nie mówię, no. Jakby atakował ktoś z przodu, to doszło by do bijatyki. A! Co by to z tyłu głowy? No. Zrobimy tak jeszcze z daleka, żeby twarzy nie było widać. 997 ten załatwili. No także kochani, grillujemy. Oddział numer 4 i numer 5 wczoraj grillowali w święto flagi. No, a my w święto Konstytucji. O, tak to wygląda. A tam dalej jest bocianówka. Majeczka, kiciulka! Ma jako jedyny kot, zobaczcie. Chodzi tutaj wokół ogniska. No, dałem jej kiełbaski. No tam fotel wiklinowy, siedziałem na tym fotelu. Chciałem ją wziąć na ręce, na tym fotelu to nie dała się, uciekła. Po prostu sama woli. Się kręci, chodzi wokół ogniska. Sobie, o. Jaka towarzyska, no tego się nie spodziewałem. No kochani, ona już teraz drogę zna do mojego pokoju. A gdy ją puszczę, to z parteru na górę leci pod pokój. A wczoraj z kolei nie było mnie w pokoju, wyszła z pokoju na korytarz. Leżę sobie i słyszę, że miauczy jakiś kot. Myślałem, że to ciotka, ale to całkiem inny. A to ona wyszła sobie na korytarz. I też miauczy, żeby ją wpuścić. Tak jak ciotka, nauczyła się od ciotki. A ciotka też mało tego, jak chce wyjść z pokoju, to ona na drzwi napiera. Ja tak słyszę, co te drzwi tak stukają, stukają. A ona tak łapami na te drzwi, żeby się otworzyły. A że się nie otwierają, to muszę później wstać i ją wypuścić. No i pomyślałem, że do klamki teraz jakąś taką przywiążę grubą, albo sznur gruby, albo jakiś materiał gruby. Żeby ona, jak będzie chciała, to żeby pociągnęła i żeby się to otworzyły drzwi same. Majeczka, kiciulko. Ach, ty, co, chcesz kiełbaskę? A zjadłaś tutaj, co ci dałem? Nie zjadła. Zobacz, jest. Nie będę jej dawał. Nie będę jej dawał. No to tak wygląda, kochani.
A mamy 11.02 i zobaczcie, kochani, wszyscy poszli. Nie ma. Ognisko się jeszcze pali. Zjadłem 3 kiełbaski, bo zostały, już nikt nie chciał. Jeszcze 4. mam. Ale nie jestem sam. Majeczka jest ze mną. Maja, kiciulko, chodź. Chodź, niunia. No. Ale mnie zaskoczyła mile. No zobaczcie, tu jest bocianówka. O. Blisko. Ile? 25 metrów. Od ogniska. Koty są. Ale tylko Maja przyszła. Do ludzi. I się nie bała. Tyle ludzi było. Proszę. Jaka oswojona. No. No, prąd jest pociągnięty z bocianówki. Tu jest mój przedłużacz 50-metrowy. No, teraz będę musiał zwinąć. Koniec imprezy. No co, godzina trwała. Od 10 do 11. Nie Majeczko? O, proszę, jak się ładnie. Widzicie? Co za kot. Kochani, ona by sobie w życiu radę dała. Kiedyś by w lesie było ognisko, to by przyszła do ludzi. Tak jak teraz. Przecież ona nie przyszła do mnie. Ona po prostu chodziła tu dookoła ogniska. Wśród ludzi. I się nie bała. No coś. No zaskoczyła mnie mile. Ach, ta Majeczka. Ale kiełbasy już nie chcę, dawałem jej. Nie chcę. Nie Maja? Kiciulko? No, zrobię takie zdjęcie. Tylko zbliżenie zrobię.